Cześć, nazywam się Karol Modzelewski. to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. Zaczynamy. Na początek świat sportu, który budzi się z letargu, bo też umówmy się, od jakiegoś czasu tam się nie pojawiło nic nowego. Żadna nowa dyscyplina. Do momentu, kiedy pojawiła się ta nowa dyscyplina. Znaczy nie do końca nowa, zobaczcie o co chodzi. Chodzi o puchar w podbijaniu balonu. Jak widzicie, to jest impreza międzynarodowa. No, ale tak, po pierwsze, to nie wygląda realistycznie, jeśli do pokoju nie wejdzie w pewnym momencie matka, krzycząc, zaraz głowy porozbijacie i będzie płacz. Po drugie, chciałbym zobaczyć rozczarowanie widzów Squid Game, kiedy na końcu okazuje się, że nikt nie ginie. No a po trzecie, i tak najlepszy jest sędzia, który udaje, że to jest poważne zajęcie. Uj, espera. Momento, por favor. A teraz historia niezwykłego człowieka, cichego bohatera, który pokazuje, że tacy ludzie są wśród nas i niekoniecznie czynią dobro w świetle Jupiterów. Christian Rutering, holenderski kibic drużyny, której nazwy nie wymówię przez szacunek dla widzów z Holandii, bo potem będę pisać w komentarzach, że oto się czyta inaczej. No więc ten kibic niósł dla swoich kolegów piwo. Ale nie jedno czy dwa. O nie! Christian nie jest detalistą. Ten śmiałek przyniósł 48 piw bohatersko, pokonując korytarz, schody, grawitację i brak wiary osoby, która mu je sprzedawała. I ten bohaterski wyczyn przeszedłby po cichu, bez echa. Byśmy pewnie nawet o tym nie usłyszeli, gdyby nie to, że przypadkowo spotkał go stadionowy fotograf. Bo nie wszyscy czekają ze zrobieniem czegoś dobrego do momentu, aż będą odpalone kamery, żeby potem rzucić to na fejsa i pucować swoje ego tymi lajkami, które będą wpadały. Zresztą, Christian, zapytany o to, czego dokonał, powiedział coś pięknego. Powiedział, cytuję: Nie chciało mi się chodzić tam i z powrotem, więc spróbowałem zrobić to za jednym razem. To nawet nie jest rekord. Mój przyjaciel Jochen przyniósł kiedyś za jednym razem 50 piw. Złoty chłopak, a skromny. Jeżeli macie telefon w Plusie albo w Pluszu, to możliwe, że wasze dane już nie są tylko waszymi danymi. Ponieważ jak pisze niebezpiecznik z serwerów operatora komórkowego każdy mógł pobrać dane jego użytkowników. Ale też PESEL, adres mailowy, adres zamieszkania i numer dokumentu. A to wszystko dlatego, że operator nie zabezpieczył dostępu do API. A czym jest API? Upraszczając, jeśli wasze dane leżą w takim wirtualnym pomieszczeniu, to programista, w tym haker, jeśli chce wejść do takiego wirtualnego pomieszczenia z waszymi danymi, to wchodzi przez API, które jest czymś w rodzaju drzwi. I normalnie te drzwi zabezpieczone są w ten sposób, że trzeba znać nie tylko adres, ale też mieć klucz w postaci tokena. I w Plusie tego tokena nie było. Czyli mówiąc bardziej obrazowo, plus zaprosił łamowacze do swojego mieszkania, oprowadził ich, przeprosił za bałagan, pokazał, gdzie jest kawa i ciastka z cukrem, i wyszedł. Usterkę usunięto, ale nie wiadomo ile danych wyciekło. Minister Edukacji Nauki, Przemysław wdajmy Więcej, Papierze Czarnek ogłosił wprowadzenie nowego przedmiotu do szkół. I będzie ten przedmiot nazywał się Historia i teraźniejszość. Powiedział o tym podczas jednego z wywiadów. A jest to odpowiedź na apel prezesa kraju, który jest zaniepokojony tym, że w szkołach jest za mało historii. Przedmiot trafi do szkół ponadpodstawowych. Możecie powiedzieć hola hola Karolu, no ale przecież w szkołach jest już historia. Gdzie się uczą historii, jak sama nazwa wskazuje. Co ja mam wam powiedzieć? Widocznie według nich uczniowie za bardzo żyją swoją przyszłością niż historią. A jakby tego było jeszcze mało, no to można przecież prowadzić historię biologii, historię fizyki, historię WF-u. Historia edukacji seksualnej tak już jest zamiast samej edukacji seksualnej, więc widać, że się da. I jeśli myślicie, że tylko obóz rządzący myśli o tym, jak polepszyć życie każdego z nas, to o, jesteście w błędzie, bo opozycja też działa prężnie. Otóż politycy polski 2050 Hanna Gil Piątek i Michał Gramatyka jako jedni z nielicznych mieli odwagę powiedzieć coś, co od dawna dusiło w sobie społeczeństwo. Postanowili zawalczyć o to, aby w pociągach pendolino została zmieniona melodia, która jest grana, kiedy pociąg zbliża się do stacji. Na razie pasażerowie słyszą w takich momentach Nocturn S. Dur op. 9 Fryderyka Chopina. I ta para posłów zaczęła działać, ponieważ obawiają się, że utwór może się społeczeństwu znudzić, i Chopin może im zbrzydnąć. Nie powiem, jest ryzyko, że ludzie zaczną się nudzić, że płyty Chopina zaczną pokrywać się kurzem, że być może nawet zaczną go usuwać ze swoich playlist na Spotify'u i to brzmi absurdalnie, ale to mimo wszystko jest, jest możliwe, że coś takiego może się wydarzyć, że przestaną być modne rodzinne wieczorki przy fortepianie. Ale tu uwaga, fala ich propozycji trafiła na fiordy rzeczywistości, jakim jest PKP, ponieważ mogą sobie chcieć, aby na każdej stacji grano inny utwór mistrza, ale nie ma na to szans, ponieważ. W pociągach Pendolino, które są szczytem możliwości technologicznych i klejnotem w koronie PKP, można wgrać tylko jedną melodyjkę. Więc w tym aspekcie Pendolino zrównało się z windą. I pewnie za chwilę napisze do mnie jakiś serwisant wind, który, który, który powie: Ej, hola, hola, u nas można wgrać ze trzy melodyjki. I pewnie będzie to prawda. Głos w tym temacie zabrał prezes kraju. je pilne Wejdźmy w świat technologii. Nowy gadżet wypuściło Apple. No i Apple jak to Apple? Znane jest z tego, że ich użytkownicy to raczej wyznawcy, więc cena nie gra roli. Tak jak to było, kiedy wypuścili kółka do komputera za 3,5 tysiąca złotych, które nie mają hamulców, więc są w sam raz, jeśli nie przepadacie za stabilnością. Zresztą te kółka to główny powód, dla którego nie znajdziecie takich stacjonarnych maków na kutrach rybackich. No i teraz Apple wypuściło ściereczkę, która, jak piszą, jest wykonana z miękkiego materiału niepowodującego zarysowań. Umożliwia bezpieczne i skuteczne czyszczenie wszystkich wyświetlaczy Apple, również tych z szybą ze szkła nanostrukturalnego. Ta ściereczka kosztuje 99 zł i jej główną funkcjonalnością jest to, że ma logo Apple. Mało tego. Producent podał listę sprzętów kompatybilnych z tą ściereczką, na których można je używać. No i tutaj wiadomo, jest pole do heheszków, no bo hahaha, ha, 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 ale użyłem tej ściereczki, tej szmatki niezgodnie ze specyfikacją, proszę bardzo, efekt. Możecie zapytać, no ale co jest nie tak z tym laptopem? A no to, że przed czyszczeniem tą szmatką to była patelnia. A teraz odrobi na prywaty. Jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, zbić piątkę, zrobić sobie fotkę, pogadać, bardzo lubię z wami gadać, to w najbliższych dniach będę w tych oto miastach i ze stand i oczywiście z programem Afryka. I informacyjnie, Gdańsk, obydwa terminy wyprzedały się w jeden dzień. Dziękuję Wam bardzo, to jest fantastyczne. E, dlatego będę szukał albo kolejnych terminów, albo większego klubu. A Wrocław trzeci termin już skoczył, natomiast tam już są ostatnie bilety, więc radziłbym nie zwlekać. A linki do wszystkich wydarzeń znajdziecie w opisie do filmu. Do zobaczenia. A teraz w związku z niczym film, na którym pies goni kota, policja goni włamywacza, a żona goni męża, chyba w tej kolejności. No i przykra informacja. Niestety, ale odszedł Wiesław Janiszyn, znany na YouTubie jako Wiesław Szywka. Ten, kto go oglądał w serii Nidrina wie, że pan Wiesław był osobą przedziwnie niezwykłą. I wiem, że to, co robił, to w pewnym sensie była pochwała alkoholizmu, ale kurde, no, nie dało się go nie lubić. Wystarczy tylko dotknąć butelki już wiem, że nie muszę smakować. To już jest piorun. Poznaję nawet, nie muszę patrząc. I na pewno teraz gdzieś w niebie podniesiono akcyzę, żeby przetrwać przybycie Pana Wszywki. W Nowej Zelandii przystąpiono do testów roboto psa pasterskiego. Programuje psa tamtejsza firma Rokos, a sam pies pochodzi z Boston Dynamics, firmy, która specjalizuje się w produkcji zaawansowanych robotów, które póki co udają, że nie są zainteresowane przejęciem władzy nad światem. I to, że roboty zabierają ludziom pracę, to już się do tego przyzwyczailiśmy. Ale co im psy zrobiły? Przecież psy kochają to robić, to nie jest dla nich praca, to jest przyjemność, to jest frajda, no nie można odbierać psom radości. Wyobraźcie sobie, że macie gigantyczny arkusz folii bąbelkowej i siedzicie i trzymacie te bąbelki w rękach i myślicie sobie, ale będzie zaraz satysfakcja z tego pykania tych bąbli. I nagle podchodzi do was ktoś, zagra wam tę folię i mówi, no to teraz będzie robił to robot, bo robi to efektywniej. No hola hola. Chcę jeszcze przypomnieć, że już 4 lata temu robot Sofia wyposażona w sztuczną inteligencję stwierdziła, że chce zostać ambasadorem i mieć dzieci. I zadeklarowała to w ogóle, nie zwracając uwagi na problemy, jakie mogą wyniknąć z wychowywania robo dziecka. Przecież wyobraźmy sobie sytuację pierwszą lepszą z brzegu, że takie robo dziecko siedzi i od trzech godzin patrzy w okno. I nie wiadomo, czy ma depresję, czy jest na Windowsie i się zawiesił. Tam jest dużo wyzwań. A skoro jesteśmy w tym temacie, to jeszcze news sprzed tygodnia, ale fajny. A teraz news nadesłany przez Bartosza Zalewskiego. Na początku października odegrano dokończoną dziesiątą symfonię Beethovena. A jest to o tyle niezwykłe, że kompozycję dokończyła sztuczna inteligencja, która uczyła się stylu Beethovena, słuchając dzieł niemieckiego mistrza. To jest fragment napisany przez sztuczną inteligencję. Ze źródeł, którym nie mogę ufać, wiem, że sztuczna inteligencja, która uczyła się na podstawie dzieł Zenka, Martyniuka i Bayerfull, po tygodniu zaczęła pić i wywozić śmieci do lasu. A jeżeli chcecie usłyszeć więcej Bartka Zalewskiego, to w opisie do tego filmu znajdziecie link do jego nowego filmu. To jest incepcja. Dobra, teraz tak. Czekają nas dwie duże zmiany. Po pierwsze, Kanie West zmienia swoje imię i nazwisko. Do tej pory raper miał w papierach Kanie, Omar West, ale sąd wyraził zgodę i od teraz Kanie będzie nazywał się po prostu Je. Też Je ciekawie to tłumaczy. A powiedział: Wydaje mi się, że je jest najczęściej używanym słowem w Biblii, gdzie oznacza słowo ty, więc jestem tobą, jestem nami, to my. Ja bym wolał, żeby je został przy sobie i mnie zostawił w spokoju. W ogóle to imię brzmi, jakby miał trenować żółwie ninja. Na szczęście w Polsce to się raczej nie przyjmie, no bo taka pani beata Kozi Drag, gdyby chciała zastosować ten sam numer, musiałaby się nazywać ta. I to jest koszmar dla konferansjera, który ją zapowiada. Wychodzi taki koleś na scenę i mówi przed wami ta, ta jak ona. Co i prawo jazdy zabrali? To już ostatni suchar, obiecuję, nie będzie więcej. No to teraz druga zmiana, która nas czeka. Facebook zmieni nazwę. Mark Zuckerberg chce zmienić nazwę tak, aby pasowała ona bardziej do jego planów stworzenia metavers, czyli wirtualnego świata, w którym użytkownicy będą mogli wchodzić w interakcje ze sobą także w rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. No i nie zapominajmy też o serii kłopotów i wpadek, które ostatnio zaliczył Facebook. Po pierwsze, awarie, które wszyscy dobrze pamiętamy, a po drugie, pracownica, która ujawniła, że algorytmy Facebooka nakręcają hejt, żeby więcej zarabiać. Jaką nazwę chce przyjąć Facebook, tego jeszcze nie wiadomo, ale pragnę zwrócić uwagę na to, że nasza klasa jest dostępna. Pamiętajcie kochani, nie ma przypadków, są znaki. I normalnie tutaj powinien być psinder, ale w związku z tym, że piszecie w komentarzach, że o hola hola, gdzie jest równowaga we wszechświecie, dlaczego nie ma kotów? No to będą koty, to jest pierwszy kot, dzisiaj kocinder i ja się nie znam na kotach, dlatego prośba, dajcie znać w komentarzach, czy wyszło okej, okay. po pierwsze, a po drugie, co byście dodali do tego opisu. Tak na przyszłość. A więc w premierowym Kocinderze przedstawiam Zorbę. Jest to roczna kotka, która jest w idealnej równowadze między młodym kociakiem, który chce się bawić, a dorosłym kotem, który spełnia się po prostu chillując. Coś jak Robert Makłowicz, kiedy jest między obiadem a kolacją. A skoro przy tym jesteśmy, to jest łasa na wszystko, co pyszne i wszystko, co zjadliwe. Generalnie to w kwestii wymagań tam się niewiele dzieje. Jej ulubionym jedzeniem jest to, które jest. A z wymagań najważniejsze jest takie, żeby było. Dogaduje się z innymi kotami, psami, a nawet królikami. I to nie w taki sposób, że mówi im, żeby się trzymali z daleka i tutaj zaznacza swoją przestrzeń, ale serio się dogaduje. Tam jest sztama. Korzysta z kuwety, ale uwaga, lepiej jej o to nie pytać, czy to robi, no bo to jest dla niej oczywiste i może dojść do niepotrzebnie krępującej sytuacji. No i jak już znajdzie dom, to woli w nim zostać. Świat na zewnątrz jest spoko, ale jak się go ogląda, lubi patrzeć jak ktoś gra w wiedźmina i słuchać Taylor Swift i się tego nie wstydzi. Więc jeżeli macie ochotę ją pogłaskać, posmyrać, nie wiem, co się robi z kotami, podrapać, no to słuchaj w prawo i dzwońcie pod ten numer, a tam dowiecie się dużo więcej. Przypominam też, że każdy, kto... Albo kota... ...celestynowa przez psindera otrzyma pakiet startowy od Przysmakowo.pl, zajebisty sklep, fajne ziomki. Tam jest karma, miski, zabawki, szarpaki, przysmaki, wszystko to, co jest potrzebne na początek i po konsultacji z weterynarzem. Znany reżyser Ksawery RZ pisany przez X, został zatrzymany przez policję. I tutaj dopiero zaczyna się mroczna historia półświadku, który żyje w półmroku. Dla tych policjantów, którzy go zatrzymali, na początku to wydawał się być zwyczajny dzień. Normalnie zjedli kanapki, posiedzieli w radiowozie, obejrzeli Kodżaka, z zazdrością patrząc na to, jak nowoczesny sprzęt mają amerykańscy policjanci i ruszyli do pracy. Całkowicie nieświadomi tego, co się wydarzy. Zatrzymując przypadkowe auto, nie wiedzieli, czego się spodziewać, i nie wiadomo było, czy byli gotowi na to, co zobaczyli w aucie Xaverego Jet. Otóż, podczas, jak się wydawało, rutynowej kontroli, wyszło na jaw, że mężczyzna miał w aucie. gram marihuany. Cały, pełny gram, więc na pewno wiózł na handel. A to oznacza, że dzięki tej brawurowej akcji udało się uchronić życie przynajmniej 63-nastolatkom. Swoją drogą, jeżeli rodzice dają ci na imię Ksawery pisane przez X, to już na starcie. Wskazują na porażkę Twoją karierę jako anonimowego przestępcy. A skoro jesteśmy przy anonimowości, Michał W., wokalista zespołu Ich znanego z przeboju A Wszystko To Bo Ciebie K, usłyszał zarzut, muszę przeczytać. Doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w Wołominie w kwocie 2 800 000 złotych. Co w praktyce oznacza, że pan Michał pożyczył prawie 3 miliony złotych i miał dystans do faktu, że trzeba je potem oddać. I tutaj mógłbym dać puentę, że pan Michał to jest jedna z dwóch osób, którym trzeba zasłaniać włosy, a nie oczy, żeby zachować ich anonimowość, ale przezwyciężyła mnie chęć opowiedzenia wam o aferze wokół skoków, w której przywijają się nazwiska dwóch prezydentów i miliardy złotych. I pozwólcie, że wytłumaczę Wam tę aferę na podstawie rzeczy, które możemy znaleźć w kuchni. Otóż, najpierw poznajmy bohaterów. Andrzej Duda to burak. On będzie grał tutaj później, ale jestem niecierpliwy, już teraz chciałem go przedstawić. No więc, na początku lat 90. powstała idea, żeby ludzie mogli zbierać swoje i gromadzić swoje pieniądze i brać kredyty nie tylko w bankach, ale też w skokach, czyli spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. I na czele Kasy Krajowej, która miała kontrolować wszystkie pomniejsze skoki, stanął senator PiS Grzegorz Bierecki. To jest Tadynia. Który też te kasy współtworzył od początku. Nad bankami czuwa Komisja Nadzoru Finansowego, a nad kasami nie czuwał nikt. Więc zarządów PO, to niech będzie PO, to czyli rozpoczęto pracę nad ustawą, która wprowadzałaby większą kontrolę nad kasami. I przeciwko tej kontroli protestowali głośno m.in. Lech Kaczyński, który jest tym ziemniakiem, i Andrzej Duda, który jest burakiem. Twierdząc, że nie ma po co kontrolować tych kas, za którymi stoi senator PiS Grzegorz Bielecki. W końcu udało się przeforsować ustawę i skoki zostały objęte kontrolą. Wtedy Bielecki wycofał się ze swojej funkcji ojca chrzestnego KAS i po prostu sobie wrócił do bycia senatorem. Bo kontrola wykazała, że na 55 skoków 44 wymagają natychmiastowych działań naprawczych, bo pieniądze ludzi są zagrożone, bo skoki były prowadzone nieudolnie. No i w tym wszystkim jest skok Wołomin, który było wiadomo, że padnie, już za kadencji senatora Bieleckiego, który nie za bardzo chciał się tą informacją podzielić z klientami. W międzyczasie współzałożyciel Skoków Ołomin Piotr P. zeznał, że wręczał pieniądze Jackowi Sasinowi i innym politykom. Oczywiście Jacek Sasin powiedział, a nic takiego nie miało miejsca i tam wytoczył mu proces i tam jest bajzel. W aferze Ambergold poszkodowanych było 11,5 tysiąca ludzi. W aferze Skoków 250 tysięcy. No to zapraszam kłoki i zwierzaki na wyrównanie ciśnienia. A teraz wracamy do relacji z wyprawy Janka, który postanowił przejść całą Polskę po przekątnej, czyli zaczął ze Szczycina, a skończył u źródeł Sanu. I uwaga! Udało się po pierwsze dotrzeć na miejsca, po drugie dotrzeć do mnie, do studia, witam serdecznie Janku. 900 kilometrów 21 dni, to jest gigantyczny wysiłek, fantastyczna przygoda. Pierwsze co przychodzi do głowy, pytanie. Pierwsze, które przychodzi do głowy, pewnie tak tutaj przyrząduje z buta. No to drugie, jak czuje się człowiek, który dokonał czegoś takiego? Co czujesz? Satysfakcji. Zanim przejdziemy do kolejnych newsów, garść pozdrowień. Pozdrowienia dla Senady, która zaczyna pracę w Burger Kingu i się bardzo stresuje. Luz, dasz sobie radę. A i jak będziesz miała cynę, że wracają frytki te z serem i z bekonem, to wiesz do kogo z tą informacją. Pozdrawiam Goszkę, która kupiła bilet na mój występ w Krakowie, a jej były facet nie zdążył i ona teraz się z niego śmieje. Prosił, żebym ci powiedział, żebyś przestała. Ale skoro ci to sprawia przyjemność, to nie. You go girl. Zosie, która od trzech tygodni ogląda newsy ze szpitala, dużo zdrowia. Magda, pozdrawia Damiana, kolegę, z którym ogląda. Newsy? Damian, mam przeczucie, że no masz tam szansę przeskoczyć na kolejną bazę, że tak powiem. Przypuścić atak szczytowy. O. Karolinę złap dla Gaby, pozdro z Niemiec i prośbę od Marcina, żebym uspokoił Kasię. Jutro, czyli w sobotę, jest ich ślub i Kasia się boi, że Marcin może zmienić zdanie. Kasiu, ja widziałem jego zdjęcie profilowe, to nie ty powinnaś się martwić. A jeżeli macie luźną dychę i chcecie pomóc, to zachęcam do rzucenia okiem na zrzutkę dla Zosi, która walczy z SMA, a link znajdziecie w opisie do filmu. Beata szydło znana z broszek i kolizji drogowych miała kolizję drogową. Jedną z najbardziej spektakularnych kolizji była ta, gdzie Sejczęto zatrzymało pancerną limuzynę rządową. No i teraz pani Beata miała kolejną kolizję, tym razem na autostradzie A4. I normalnie, używając zwykłej terminologii, powiedziałbym wprost, że ktoś wjechał pani Beacie w dupę. Ale w związku z tym, że jest to pani premier, no to muszę powiedzieć, że do spowodowania zdarzenia zakwalifikowanego jako kolizja przyznał się kierowca jadący za pojazdem pani premier. W Teksasie rozbił się samolot, który miał na pokładzie 21 osób. No i tutaj wiadomo, pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to co brata szydło robiła w Stanach? No właśnie nie. Nie było jej na pokładzie. A po drugie, mówię o tym dlatego, że uwaga! Wszyscy pasażerowie przeżyli. Samolot nie oderwał się co prawda od pasa startowego, ale staranował o ogrodzenie i stanął w płomieniach. Ale, jeśli myślicie, że to eee tam, no to popatrzcie na to, ile zostało z samolotu. Wszyscy się uratowali, tylko dwie osoby trafiły do szpitala na obserwację. Bóg jeden wie, jakby się to skończyło, gdyby na ich drodze stanęło Sejczento. Często piszecie do mnie w listach, ale dzisiaj jestem nakręcony. Karolu, ja powiem Ci, w telewizji oglądam tylko Familia de bo mi mi Ciebie przypomina. Obyś się tak zestarzał, życzę Ci tego chłopaku. I jeszcze jednego z dziesięciu, bo Pana Sznuka to szanuję. Reszty nie tykam przez reklamy. Wiem, że Ty robisz w branży reklamowej, no ale jakoś źle mi się kojarzy. No to zobacz ten klasyk, którego możliwe, że nie widziałeś. I to wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na Patronajcie, wielka Piona. Niebawem duża niespodzianka, dużo niespodzianek, same niespodzianki. Ogromne podziękowania dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują. Dla was, którzy podsyłacie to, co trafia w Wasze ręce. Jeżeli macie coś takiego, piszcie do mnie na Karol Modzelewski. Albo na fanpage, albo na instagramie. Kolejny odcinek w piątek. Mam nadzieję, że o 18. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia. Cześć.